Skoro nikt nie patrzy, można zrobić stylowy koktajl. Bita śmietana doda magicznego smaku. Co? Ten farciarz ma coś lepszego. Trzeba jej pokazać, gdzie jej miejsce. Eli streamuje z epicentrum. Mel właśnie kichnęła w swój własny koktajl. To nowy trend, który niedługo opanuje internet. Subskrybenci doceniają starania blogerki. Dostała wielki like w formie czekolady. A cichy przeciwnik je jej teraz z rank. Dziewczyny są zadowolone z nowego zadania. Każda z nich otrzymała ulubioną przekąskę. Taki fart jest rzadki, więc trzeba korzystać z chwili. Dokładnie tak Eli wyobrażała sobie luksusowe życie w czekoladzie. Ogromny burger jest niemal idealny. Czuć kwalifikacje szefa kuchni. Jest chyba wielkim fanem cebuli. Jak teraz pozbyć się okropnego zapachu? Wszystko, czego potrzeba, Mel ma przed oczami. Ciekawe, ta pasta wybiela. Gdy nie wiesz, co zrobić, nałóż swoją szminkę. Mel często korzysta z tej rady. Eli ma bardziej oryginalny pomysł. Magiczna fontanna wykona całą pracę za nią. I nawet doda ozdobne błyskotki. Wspaniale! Rywal też chce odświętny makijaż. Gdy coś idzie źle, zjedz przekąskę. Kolejna przydatna rada od optymistycznej Mel. Napisz w komentarzu, jakie są twoje ulubione słodycze. I nie zapomnij dać łapki w górę. Eli z łatwością poradzi sobie z gotowanymi jajkami, a Mel musi jeść surowe. Próbowanie nowych kombinacji smaków zawsze jest ciekawe. Ten challenge zaczyna być całkiem przyjemny. Wow! Jajko zmieniło się w Kinder niespodziankę. Dlaczego niektórzy mają takiego farta? Jak dotąd Eli nie udało się zrobić tej sztuczki i szybko traci punkty. Jajko jest chyba zgniłe. Magia nic tu nie poradzi. Obie dziewczyny dostają pyszne słodycze. Na chwilę zapomną o rywalizacji. Lecz wciąż trzeba pamiętać o dobrych manierach. Tej ciamajdzie znów coś wypadło z buzi. Włochaty chupa chups? Ohyda. Może Eli znowu podzieli się ze swoją przyjaciółką. Niech będzie. Ta bałaganiara potrzebuje dużego śliniaka. Dziś w menu jest sushi. Ale gigant. Pałeczki przydają się tylko do ziaren ryżu. Tak nie można. Rywal myje ręce w fontannie czekoladowej. Zupełnie nie szanuje japońskich manier. No i co? Teraz jest to wiele bardziej wygodne. A w ogóle... to też było nieuprzejme. Marzenia się spełniają. Czego więcej potrzeba do szczęścia? Lecz Eli miała nadzieję na coś lepszego. No, przynajmniej jest wystarczająco czekolady. Patrzcie na tego żarłoka. Nie zauważa nic dookoła niej. Może uda nam się ukraść od niej mały kawałek? Nie jest zainteresowana. Eli i tak zje czekoladę. Czekoladowy ludzik z piernika to najbardziej wytworny przysmak. Niestety w kości z cukru tylko nazwa jest słodka. Powinna oszczędzać zęby i nerwy. Są nieco nadszarpnięte. Ale słodki mały piesek. A może by tak? Aport! Eli jest bardziej posłuszna. Finał tej konfrontacji jest oczywisty.
Dojrzały banan zniszczy pusty talerz. W tym czasie Mel rozkoszuje się mrożonym owocem. Ups, skąd wziął się tu czekoladowy jednorożec? Jaki wściekły! O, dzięki przeciwnikowi za dobry pomysł. Mel ledwo miała czas, by przygotować się do prezentacji. Werble, proszę! Fu, ohydna mieszanka. Warto użyć odżywczej maseczki po prysznicu. Cukierki z mentosów i coli. Eli coś o tym słyszała. Może dodać polewy? Nic specjalnego. O, nowy pomysł. Nie! Mel przygotowała się. A Eli błaznowała jak zawsze. Ale czekoladowe tsunami! Trzeba było uważać na chemii. Wow! Ekskluzywna tortilla dla prawdziwych smakoszy. Czekolada jest stworzona do tego dania. Ale jak może cieszyć się jedzeniem, gdy jej przyjaciółka narzeka? Na szczęście istnieją magiczne reguły w tym challenge'u. Teraz każda dziewczyna ma własne źródło szczęścia. Tak poza tym, gadatliwa kumpela ucichła na kilka sekund. Wygląda na to, że także w świecie challenge'ów są rybne dni. Co to ma być? Czekoladowo-rybna zupa? Czy deser z łusek? Co? Pod stołem jest całe mnóstwo głodnych kotów! Jeden z nich to bardzo rzadka rasa. Miękkie, kolorowe pączki kontra ostre kurczaki. Lepiej ogłosić remis. Ale niespodzianka. To walka na czas. Nie ma sekundy do stracenia. W takim pośpiechu ciężko delektować się smakiem. Eli musi zrezygnować z wyścigu tuż przed linią mety. Ale dziwne, że zwycięzca nie tańczy z radości. Ciężko powiedzieć, kto ma więcej szczęścia w tej rundzie. Lecz Mel ma przynajmniej coś jadalnego. Ohydne połączenie. Kaktus Eli potrzebuje najpierw dokładnej depilacji. Dopiero potem dodamy warstwę czekolady. I po wszystkich zabiegach kosmetycznych można serwować na stole. Nieźle. Przeciwnik nabrał się na stary żart. Lecz smak niektórych dań przejawia się dopiero po jakimś czasie. Eli wolałaby babeczki zamiast ośmiornic. Lecz nie musi wybierać. Wygląda na to, że są też surowe. Trochę magii i słodkie babeczki mnożą się na jej oczach. Super! Ale ekscytująca gra planszowa. Eli zna także magiczny rytuał. Prosi o pomoc ducha wszystkich talerzy i garnków. Wygląda na to, że zadziałało. Dziękuję, wspaniały duchu kuchni. Sam duch raczej nie zjadłby takiego koktajlu morskiego. W końcu tradycyjna kuchnia ma swoje zalety. Mel znowu wygrała walkę kulinarną. Mel bawi się ze zwierzątkiem. A Eli nie dostała nawet takiej małej rzeczy. Nie, cóż za żądza krwi. Zjadła najlepszego przyjaciela Mel. Na szczęście był to tylko jego żelowy bliźniak. Eli nie podąża za TikTokowymi trendami. A Mel to doświadczona blogerka. Nie może być żadnych grudek w cieście. Voila! Jej brownie szybko zbiera lajki. Eli umie z łatwością powtórzyć zadanie. Trzeba przestrzegać przepisu.
Ups! Ten filmik zbierze miliony wyświetleń. Dziewczęca fantazja w tej rundzie nie zna granic. Dzielą się oryginalnymi ciastami. Jak najwięcej czekolady i dekoracji. To przepis na sukces. Okazało się to prawdziwym kulinarnym arcydziełem. Wow, ale śliczne! Teraz musi zjeść wszystko, co do okruszka, żeby nie urazić kumpeli. Niejadalne części można wyrzucić. Tak lepiej!